Cześć, Michał Kaper z portalu Ring Polska. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską, jest taka mini prasówka, jeden temat, w dodatku mało poważny, ale związany z ważną, poważną, wielką, można powiedzieć nawet walką, czyli trzecim starciem Diontae'ego Wildera z Tysonem Furym. Jeśli sięgniemy pamięcią wstecz o kilka tygodni, to przypomnimy sobie, że termin tej trzeciej walki Fury kontra Wilder był zmieniany. Ta walka została odwołana w ostatniej chwili, pierwotnie planowana była na 24 lipca, no ale ogłoszono no, kilka tygodni wcześniej, że Tyson Fury za zaniemógł, że jest chory, że ma COVID no i walczyć nie może. Później przeniesiono, ogłoszono, że walka odbędzie się 9 października. Oczywiście, jak to w dzisiejszym świecie bywa, gdy tylko ogłoszono, że walki nie ma, to zaraz pojawiło się milion teorii spiskowych. Jedna mówiła, że walkę tak naprawdę odwołano nie z powodu choroby Fury'ego, ale dlatego, że bilety się nie sprzedawały. No, to, takie historii opowiadał na przykład e, Eddie. Natomiast no z tego, co widać, co było widać, bilety się sprzedawały. Natomiast nie była to sprzedaż jakaś taka rewelacyjna. Jeśli już na jakieś teorie spiskowe tutaj stawiać miałbym pieniądze, to raczej na tym bym postawił, że po prostu kibice z Wielkiej Brytanii do Stanów nie mogli przylecieć, nie mogli w Lazowego zostawić swoich pieniędzy. No i gdyby, no bo jest na no, dla kibiców z Wielkiej dla, dla Obywateli Wielkiej Brytanii na loty do Stanów Zjednoczonych nie przylecieliby do Las Vegas, bilety by pewnie w ostatniej chwili oddali, nie zasililiby skarbców tych kasyn w Las Vegas, nie zostawiliby pieniędzy w barach i byłoby po robocie, więc jeśli już jakaś teoria spiskowa to prędzej taka, natomiast były też jeszcze opowieści o tym, że walka została odwołana z tego powodu, że Fury się potwornie słabo prezentował na sparingach, nawet były opowieści o tym, że został na sparingu czy tam pobity ciężko, czy e, znokautowany. No, i moi drodzy, właśnie do tej teorii będzie nawiązywała ta prasóweczka Jeśli sięgniemy sobie w, wstecz, nie wiem, 2-3 dni był taki, mówiłem Wam o podcaście z Dion Time Wilderem, w którym to podcaście Dion T. Wilder opowiadał, że on miał wieści od jakiegoś. Gościa ze swojego obozu, jakiegoś młodziaka ze swojego obozu, który no, ma potwierdzone info, że faktycznie Fury dostawał lanie od swoich sparring-partnerów, a przypominam, spar, sparował m.in. z F.A. Jackbową, z Jaredem Andersonem, chyba też Joe, Joseph F. Parker mu też troszeczkę pomagał. No i dzisiaj ten anonimowy, tajemniczy gość z otoczenia Dion T. Waldera się ujawnił, a jest nim niejaki Taj Jones, również bokser zawodowy, no i ów Ty Jones napisał na Twitterze, co następuje. Właśnie dostałem potwierdzenie, że Tyson Fury rzeczywiście został ciężko znokautowany na sparingu przez Jareda Andersona. Wiem to od ludzi z jego otoczenia, to wydarzyło się naprawdę, tak? Napisał ów ty Jones, niejako potwierdzając ale no, tylko swoim słowem to opowieść o słabej formie i w dodatku nokaucie Tysona Fury'ego na e, sparingach. To, że Jared Anderson sparował z Tysonem Fury'em to jest akurat pewne i to nie jest żadna tajemnica, bo jeszcze jakieś e, no, trzy tygodnie przed odwołaniem walki, bo to było w połowie lipca walka odwołana na, w połowie czerwca walka odwołana na początku lipca. Sam Jared Anderson i jego ekipa wstawiali na Twittera zdjęcie wspólne z Tysonem Fury'em, gdzieś tutaj je pokażę i opis do tego był e, następujący do tego zdjęcia rundy pay-per-view o jakości pay-per-view dziś dosłownie ogień taki był opis do tego zdjęcia no i to jest wspólne zdjęcie e, Jareda Andersona e, z Tysonem Furyem były też zdjęcia Jareda Andersona i z Fury'em i z Fa Jackbom czyli z drugim sparring e, partnerem także według niejakiego Taya Jones'a to właśnie Jared Anderson miał sponiewierać Tysona na Furego na Sparringu. Natomiast no do tego wszystkiego to wszystko jeszcze należy opatrzyć komentarzem. Po pierwsze, no nie wiadomo jaka jest wiarygodność tego pana Taja Jonesa. Po drugie, gdzie drwa, rąbią tam wióry, lecą. Nie tacy goście jak Tyson Fury na sparringach padali. Zresztą, jak sobie e, pewnie część z Was przypomina, Dillian White opowiadał jak to bił strasznie Tysona Fury'ego na sparringach. Tyson Fury zresztą w prawdziwej walce leżał na deskach, był prawie śmiertelnie znokałtowany przez. E, przez Wildera leżał na deskach z Cunninghamem, więc to, że Tyson Fury leżał na deskach, to nie jest jakaś taka e, straszna opowieść. tak I ona nie, raczej nie może świadczyć, że tam było coś się strasznego działo. Natomiast faktem było, że e, no, jeszcze w trakcie trwania tego obozu było opowieści, że tam jest e, ogień czy to Jared Anderson, czy Efea Jackba obaj e, znakomici zawodnicy prospekci. Zresztą obaj na tej gali, na Derkardzie gali Fury kontra Wilder wystąpią. Jared Anderson zabuduje, zaboksuje z Władimirem Tierieszkinem, a, a. Jackba Jagba zmierzy się z Frankiem Sanchezem. Do tego jeszcze Adam Kownacki kontra Robert Helenius. To naprawdę będzie super, super gala. No i to było tyle, jeśli chodzi o tę e, prasóweczkę. Właśnie chciałem się z Wami podzielić takim newsem, plotką Twitterową. Na tym kanale czasami są rzeczy poważne, czasem mniej poważne. Dla mnie to jest taka sprawa z gatunków mniej e, poważnych, ale ciekawostka. Może część z Was to zaciekawi, że podobno to Jared Big Baby Anderson był tym zawodnikiem, który znokłał Tysona Afierego na sparingu. Dzięki za oglądactwo, łapkujcie, subujcie, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, bandziorno.